Przy mikrofonie Paweł Kmiecik, gościem Dnia Radia Zawielcie. W czwartek, 7 stycznia jest pani Ewa Miśka, radna Rady Miejskiej w Zawielciu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. No to najpierw zapytam, czy była pani śledzona, jak pani tutaj jechała do redakcji. Tak, na BP jechał za mną czarny samochód. Ale nie Wołga. Nie. Nie, oczywiście to sobie żartujemy. Mówię, zacząłem od tego, bo był temat całkiem poważny o tym, że tak. Znaleziono w pani samochodzie dwa urządzenia lokalizacyjne. Może przypomnijmy najpierw jeszcze o tym, jak do tego doszło. No, podczas wymiany opon na zimowe, mechanicy, których również poprosiłam o sprawdzenie hamulców, po prostu musieli ten samochód wwieźć na, jak to się nazywa? Kanał. Kanał. I wtedy no zobaczyli, że coś mam przytwierdzone do tylnego, chyba lewego wahacza, oklejone taśmą izolacyjną, dwa urządzenia. Pani to zgłaszała na policję? Jaki ciąg dalszy tej sprawy? Tak, zgłosiłam. Jest. Oczywiście, że zgłosiłam to na policję. Złożyłam zeznania, złożyłam wniosek też o ściganie, no bo to jest przestępstwo, nie pamiętam teraz, którego artykułu kodeksu karnego, które się nie ściga z urzędu, tylko na zgłoszenie. Taki też wniosek zgłosiłam. Niedawno otrzymałam informację, że, bo zajmuje się ten Wydział Kryminalny tutaj Komendy Powiatowej w Zawierciu, że urządzenia zostały oddane do biegłego do ekspertyzy. I z tego co wiem, to również została, bo tak mi powiedziano, zostało wystosowane pismo o, to się nazywa chyba uwolnienie czy zdjęcie z tajemnicy operatora, no, który musi ujawnić pewne dane w związku z prowadzonym postępowaniem. Operatora komórkowego? Nie powiedziano mi jakiego, więc tak do końca nie wiem. Powiedziano kiedy mniej więcej, coś więcej będzie w tej kwestii wiadomo, czy to jeszcze w styczniu? Tego nie wiem, natomiast z tego co, no ta praca tego biegłego ileś tam, jakiś czas trwa. Trudno mi też powiedzieć, jak, wiem, że prokurator objął nadzorem to śledztwo, tutaj prokurator zawierciański, prokuratura w Zawierciu. Nie jestem w stanie powiedzieć teraz, nie mam takich informacji, nie wiem. Czuje się pani prześladowana? Nie czuję się prześladowana. Czuję się z faktem jakby tego, że ktoś zrobił coś takiego, no tak troszeczkę nieswojo i dziwnie, bo no sam pan przyzna, że no takie sytuacje nie zdarzają się codziennie i nienagminnie. Więc no, jest to dla mnie dziwne. Zapytałem o to prześladowanie, dlatego, bo tak jak ostatnio w wywiadzie, może nie wiem, czy zacząłem, ale padły słowa znanej piosenki zespołu ONA, kiedy powiem sobie dość, to pani radna jest uosobieniem tego, że była pani zwolniona dyscyplinarnie z RPWiK, ma pani sprawę o to, że powiedziała pani o byłym prezydencie Zawiercia, że skonsumował środki finansowe, a nie powinna pani tak powiedzieć. Gdyby powiedziała pani, że panem Ryszardem, tak, jakie bogatą. Było inne słowo dopuszczalne, nie konsumpcja, tylko, że no, nie skonsumował, tylko wydał. Gdyby pani powiedziała, że wydał, to byłoby w porządku, tak. A ma pani teraz, czeka pani na kasację w Sądzie Najwyższym. Teraz jest sprawa śledzenia, no nie wiem, jakoś wszystkie siły się na panią sprzysięgają. Czy ja tego tak nie odczuwam? No po prostu są jakieś zdarzenia w życiu każdego z nas, które powodują inne zdarzenia. Być może nie zdaję sobie sprawy z tego, co spowodowało akurat zamontowanie tych urządzeń. Mam nadzieję, że będziemy w stanie, że policja ustali, kto to zrobił i że będę w stanie no jakiejś sprawiedliwości dociekać, no bo jednak no nikt z nas nie powinien być traktowany w taki sposób. To są działania no, niezgodne z prawem. Nie powinno się tak nikogo traktować. O RPWiK jeszcze zapytam i o sprawę kasacji, ale jeszcze w temacie śledzenia. Jak pani myśli, jak to się wszystko skończy? Znaczy ja mam nadzieję, że zostanie ujawniona osoba, która za to odpowiada.
I zostanie ukarana. W komentarzach do tego tematu, a zawsze są komentarze różne i różniste. Nie czytałam, przyznam. No powiem, że to nawet chyba czasem warto nie czytać komentarzy, bo można pędzić się w kiepski humor, ale przyzwyczaiłam się. Wśród tych różnych, które się pojawiały, na przykład stwierdzono, że może ktoś jest zazdrosny o panią, albo no i też było pytanie odnośnie samochodu, którego nie było chyba w ostatnim oświadczeniu majątkowym. No, a czy akurat, czy ktoś jest zazdrosny o mnie, to trudniej do wyjaśnienia by było, jeżeli chodzi o samochód, prościej. Po prostu w oświadczeniu majątkowym, jeżeli ktoś by sobie zajrzał do wcześniejszych oświadczeń, to on tam jest. Natomiast jeżeli jego wartość jest mniejsza niż, to po prostu już takiego samochodu się nie wpisuje do oświadczenia majątkowego. Mniejsza dlatego, niż chyba 10 tysięcy tam jest. A ten samochód ma mniejszą wartość, więc po prostu już go nie wpisuję do oświadczenia majątkowego, bo nie ma takiej konieczności. Natomiast we wcześniejszych oświadczeniach, kiedy chyba w 2000, nie pamiętam, w którym ja go kupiłam, w 9, zresztą na raty, no też nie było tak, że miałam gotówkę, to on tam w oświadczeniu jest. Można sobie to sprawdzić, bo oświadczenia są na BIP-ie. No to jeszcze. Także to był, to jest mój samochód. To nie jest tak, że to nie. Nie kradziony, nie pożyczony. Nie, to jest. Mój zanim samochód. Zapytam o szczepionki, zanim zresztą zapytam. Bardzo stary już. Zanim zapytam o sesję, zanim zapytam o recycling baterii i katalizatorów, to jeszcze właśnie o pierwszą z rzeczy, o której już wspomniałem, czyli RPWiK. W listopadzie minął rok od pani dyscyplinarnego zwolnienia za zgodą większości radnych Rady Miejskiej w Zawierciu, dyscyplinarnego zwolnienia z rejonowego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. No i toczy się sprawa w sądzie, zresztą chyba nawet nie jedna, tak? Bo to jest dość złożona sprawa, jaki jest obecny jej stan. To znaczy, jeżeli chodzi o sprawę w prokuraturze, nie mam żadnej informacji na dzień dzisiejszy, ponieważ pierwsza decyzja prokuratury, jaka była w sprawie złożonej przez RPWiK, jakobym utrudniała postępowanie przetargowe, prokurator odmówił wszczęcia. No i wtedy rejonowe przedsiębiorstwo odwołało się od tej decyzji. Mieli takie prawo, takie są procedury i wówczas sąd sprawdza, wszczyna postępowanie na podstawie tego odwołania. Takie sprawdzające. Byłam również jeszcze raz przesłuchiwana, dopytywana w jakichś jeszcze tam szczegółach podnoszonych przez prokuraturę na policji tutaj w Zawierciu. No i jeszcze nie ma, nie wiem, no ja nie jestem stroną w tym postępowaniu tak naprawdę, co też jest, no utrudnia mi. Pani nie jest stroną? Nie, ja nie jestem stroną. To ja nie pani mam jest możliwości zajrzenia w dokumenty, nie mam możliwości dowiedzenia się, co w tej sprawie się dzieje oficjalnie, bo nie jestem stroną. No stroną jest RPWiK i prokurator. Ja nie jestem stroną, mimo że mnie to dotyczy. Niestety, no takie jest prawo. I sprawa w sądzie też. Sprawa w sądzie jest wyznaczony termin na marzec. No zobaczymy, bo tam jakieś różne propozycje ewentualnie gdzieś tam się pojawiają, więc zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Różne propozycje kogo? No, nie chciałabym też tutaj teraz o tym mówić, ale zobaczymy. Jak ale nie pani propozycja? Nie. To dostanie pani kwiaty od radnych? Tego nie wiem, trzeba by zapytać radnych, którzy obiecywali. Radny Przemysław Trepka, którego pozdrawiamy. Nie wiem, czy jeszcze ktoś oprócz pozdrawiam. Radnego. No, wie pan, panie redaktorze, ja do tych osób, które zrobiły tak, jak zrobiły, zadecydowały tak, jak zadecydowały, to nie jest tak, że ja będę chowała urazę i nie wiem, no, nie mam jakichś takich zapędów do zemsty, bo no taka nie jestem. Natomiast mogę mieć do tych młodych panów, no to ja już to mówiłam, no zrobili to, co zrobili. Do tych młodych panów, czyli których? No pan Trepka, pan Janus na przykład, no nie mają doświadczenia, tak? Ale pan radny Trepka powiedział, że kwiaty da, jeśli okaże się, że była pani niewinna. Ja mówię o jego decyzji, no to fajnie, że da. Tylko, że to wszystko jest po fakcie, no coś, co się zdarzyło, nie da się już tego odwrócić, tak? Konsekwencje poniosłam i ponoszę.
w dalszym ciągu, więc no miło, tak? Natomiast jakby no, sytuacja jest zaistniała i nie wrócimy już do tego, co było przed. A Więc. jeszcze nie mogę nie dopytać o te propozycje. Czy to coś ciekawego? A nie, nie, na razie nie, nie, nie mam Nie jakiejś komentuje takiej. pani tego? Nie, nie. Proszę nie iść tą drogą. Nie, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, żeby komentować. No, nie, nie, nie. Wolałabym nie. No cóż, to mam nadzieję naprawdę, że nie będzie pani radna szła tą drogą i reszta radnych, którzy przyjmą zaproszenie jako goście Dnia Radia Zawiercie. Ale dobrze, to temat zostawiamy na razie. Zresztą będę co jakiś czas jeszcze do tego wracał i będziemy o to dopytywali, co dalej nowego w tej kwestii. Konsumpcja środków. To znaczy? Kasacja. A, kasacja, ta, która... A, konsumpcja. No cóż, no, czekam, nie ma jeszcze decyzji. Jest teraz taka sytuacja, jaka jest, no trochę to trwa. Zobaczymy, co będzie. Jeszcze w tym roku się dowiemy? No mam taką nadzieję. No gdyby pani tej kasacji nie odrzucili, to co mój pani musiałaby zrobić? Przeprosić pana Ryszarda Macha na łamach faktu na stronie internetowej. Ogłoszenie, wydaje mi się, że tam chyba było, że tydzień czasu. I to by mnie kosztowało z tego, co, no nie wiem jak jest teraz, bo podejrzewam, że gdyby ono miało być teraz, no to trzeba by było jakiś przelicznik zastosować obecny. Ono by było traktowane jako reklama i na tamten czas potraktowano mnie dosyć ulgowo, pamiętam, no bo to była taka sytuacja, no, no nie, że to było typowa reklama, około 20 tysięcy. O kasację zapytałem, o RPWiK zapytałem, o śledzenie zapytałem, no to teraz już bardziej do tematów takich bieżących. Sesja grudniowa Rady Miejskiej w Zawierciu. Pani była tylko do pewnego momentu podczas tej sesji. Było głosowanie w sprawie projektu, teraz już budżetu na 2021 rok. Brałam udział. Jaka to była sesja? Dla pani tak ogólnie. Panie redaktorze, ja jestem, ja lubię kontakt z drugim człowiekiem. Ja jestem osobą stadną, wszystko można to powiedzieć, ale dla mnie sesje, które odbywają się w ten sposób, jakby też wiadomo, że zupełnie inaczej odbiera się kontakt wzrokowy, zupełnie inaczej odbiera się, kiedy kogoś na kogoś patrzymy. Zupełnie inaczej wtedy też mowa ciała wygląda. My nie jesteśmy teraz, będąc online, tego wszystkiego w stanie zobaczyć. Ale nie dlatego opuściła pani sesję w pewnym nie, momencie. Nie, nie, dlatego, że zarówno ja, jak i Damian Świderski po prostu mieliśmy o 14.30, a dokładnie chyba o 14.20 już po głosowaniu nad budżetem zdążyliśmy. Poprosiłam, no przeprosiłam, powiedziałam, że musimy opuścić, że ja muszę opuścić obrady, dlatego że zmarł, uczestniczyłam przy żałobnej pracownika RPWiK, którego znałam i bardzo szanowałam. Dlatego po prostu wiem, że Damian Świderski też musiał, no musiał, no chcieliśmy tam być po prostu, żeby go pożegnać. Jaki budżet uchwalono? Trochę się zmienił odnośnie wobec projektu, no chyba głównie w kwestii podziału pieniędzy dla sołectw i dzielnic. To znaczy, no dobrze, że pan prezydent wziął pod uwagę ten wniosek, który ja złożyłam na komisji budżetowej o zmianę tych zapisów w związku z tym, że przeznaczył teraz porówno dla każdej dzielnicy, bo sołectwa to jest zupełnie co innego. Sołectwa mają swój budżet z innych zupełnie środków. To są pieniądze rządowe. Natomiast no, dzielnice dostały teraz, tam chyba wyszło po ponad 20 tysięcy, nie pamiętam dokładnie kwoty, bo ta kwota, która była zapisana wcześniej w budżecie, była do tylko i wyłącznej dyspozycji pana prezydenta i uznaniowo. Natomiast teraz każda dzielnica ma zapisaną taką samą konkretną kwotę do spożytkowania na jakiś cel w danej dzielnicy. Tak jak to było
praktykowane za czasów pana Mirosława Mazura, bo to on pierwszy taki fundusz stworzył, i później pana Grimma. Tak zwykle lubię radnych opozycyjnych męczyć o to, żeby coś dobrego wynajdywać w rzeczywistości naszej samorządowej, lokalnej, więc co dobrego, chyba że to już wszystko co dobrego można powiedzieć pani zdaniem o budżecie na przyszły rok, na ten rok już właściwie. No budżet, ja już mówiłam, że to jest najgorszy budżet od kiedy ja... No ale jest też koronawirus, więc można powiedzieć, że są sytuacje i okoliczności wyjątkowe. To znaczy oczywiście, że tak, wszystko można wytłumaczyć, ja to rozumiem, mam tą świadomość, mnie bardziej, ja już, zresztą ja też wypowiadałam się na sesji na ten temat, mnie bardziej chodzi o fakt tego, w jaki sposób pan prezydent obecnie podchodzi do konstruowania tego budżetu, w jaki sposób rozmawia z Radą, no bo tak naprawdę to jest jedyny moment, kiedy Rada może ingerować w zapisy budżetu. Pan prezydent może się na to zgodzić bądź nie, ale i tak w konsekwencji Rada decyduje o ostatecznym kształcie budżetu, bo później w trakcie roku budżetowego, no to już tylko i wyłącznie pan prezydent może wnosić poprawki do budżetu. Radni już tego robić nie mogą. Natomiast no, radni mogą się zgodzić bądź nie na przesunięcia, które pan prezydent proponuje. Ale będę bronił pana prezydenta, może pan prezydent rozmawia z tymi, którzy chcą z nimi rozmawiać. A jak ktoś nie chce, no to co ma zrobić? Jeżeli ja złożyłam propozycję do budżetu, zaraz na początku, w pierwszym budżecie, którego pan prezydent nie zmienił wtedy, a mógł po swojemu zrobić, nie zrobił. Ja złożyłam propozycję, proszę mnie nie pytać teraz o ulicę, bo to były ulice, nie pamiętam już które, natomiast złożyłam propozycję i no, te propozycje nie znalazły się w budżecie. Żadna z nich? Żadna. Natomiast no, rozumiem ograniczenia, nie rozumiem też sytuacji takiej, że pan prezydent większość środków i pieniędzy przeznacza na ulicę Marszałkowską. No konsumpcja, tak naprawdę obligacje... Proszę nie używać słowa konsumpcja, bo może się to źle skończyć. Ale tak jakoś mi się podoba. Ale chyba nie na wszystkie, nie wszystkie pieniądze, czy nie większość na Marszałkowską. Przecież są to znaczy, inne inwestycje. Bo to jest tak, tak jak pan radny Henryk Mól kiedyś, nie pamiętam, czy to było na komisji chyba którejś, już teraz nie pamiętam, był bardzo zdziwiony, jak to, że obligacje nie są na inwestycje. No, obligacje... Nigdy nie można wskazać, na które inwestycje zostały przeznaczone obligacje, bo to jest tak, że budżet to jest jakby jeden worek. Do tego budżetu, jeżeli gmina obligacje, czyli tak naprawdę pożyczkę nisko oprocentowaną, bo tak to trzeba nazwać, wypuszcza, no to te pieniądze wchodzą do budżetu i one nie są znaczone, to nie są zaznaczone pieniądze, że obligacja tyle i tyle, taka i taka kwota będzie przeznaczona na tą i tą inwestycję. Nie. Obligacje są po to w budżecie, żeby deficyt budżetowy, żeby równoważyć budżet. Po prostu one równoważą budżet. Niwelują deficyt. Wchodzą w deficyt. I jeżeli pan Henryk myślał, że się dowie, jakie inwestycje z tych obligacji zostały zrealizowane, no to nie jest to możliwe. Po prostu. To są praktykowane przez gminy, jakby praktykowana no, rzecz. No. Jest to normalne, że się takie obligacje wypuszcza, ale to nie są znaczone pieniądze. I te obligacje tak naprawdę uratowały budżet. Gdyby ich nie było, to nie wiem, czy wyglądałby on tak, jak wygląda. Byłby jeszcze gorszy. Z innej beczki pani by się zaszczepiła? Znaczy tak, uważam, że to jest decyzja każdego indywidualna. Ja osobiście nigdy nie szczepiłam się na grypę. Bo tak tutaj też była podnoszona kwestia szczepień tych takich sukcesywnych co roku. Nigdy się nie szczepiłam na grypę. No teraz jest sytuacja wyjątkowa. Ja, jak przyjdzie moja kolej, to się będę zastanawiała. Ja nie mam nic przeciwko szczepieniom,
ale też rozumiem osoby, które nie chcą się zaszczepić. Więc wydaje mi się, że to jest decyzja indywidualna każdego z nas. I z pewnością powie pani, albo pomyśli przynajmniej, że jestem złośliwy. Będzie pani bronić celebrytów? Znaczy tak, wydaje mi się, że to są trochę takie kozły ofiarne, które gdzieś tam zostały, stała się sytuacja, jaka się stała. Trudno mi ją oceniać, bo pewnie gdzieś to ktoś wyjaśnia. Natomiast takie sytuacje są głośne, tak? Można na nich, można się bardzo wypromować też na takich sytuacjach, przykryć pewne inne rzeczy. No rząd, w rządzie w ostatnim czasie mieliśmy przykład wielu innych sytuacji, bardziej takich, że tak powiem, spektakularnych, gdzie większe pieniądze się gdzieś tam straciły nagle i do tej pory nie wiadomo, gdzie one są. Albo jak wiadomo, to nikt za to nie odpowiada. No pan Sasin, wszystkie pieniądze wydane na te wybory korespondencyjne, minister poprzedni zdrowia, wiceminister, którzy respiratory kupili, tych pieniędzy dalej nie odzyskano. Cisza. Ale więc no to wydaje mi się takie trochę wracając mało spektakularne. Do celebrytów, to znaczy sugeruje pani, że ten temat rozbuchano niepotrzebnie, czy że celebryci byli tak dogadani z rządem PiSu, że dali się zaszczepić po to, żeby można było zrobić bardziej, z tego temat? Bardziej rząd PiSu czekał na coś takiego, żeby mógł zrobić z tego awanturę i temat. Nie znam szczegółów, tak jak mówię. No nie chcę tutaj nikogo bronić, ani nikogo oskarżać. Pewnie sytuacja się wyjaśni. Chyba o to pytałem radnego Michała Myszkowskiego. Zapytam też panią, czy da sobie pani nakładkę na swoje zdjęcie profilowe w mediach społecznościowych, że zaszczepi się pani w pierwszym możliwym terminie? Nie. Czy nie będzie pani przekonywała publicznie do szczepień? Nie, bo to jest indywidualna sprawa. Nie uważam, że jestem jakąś osobą na tyle ważną, żebym mogła kogokolwiek do czegokolwiek przekonać. Każdy powinien sobie we własnym sumieniu i zgodnie ze swoimi przekonaniami i wiedzą zadecydować o tym, czy się zaszczepi, czy nie. Zwolennicy szczepionek stwierdziliby pewnie, że to nie jest indywidualna sprawa, tylko sprawa stadna, można by powiedzieć. To znaczy stadna na pewno się stanie, bo jeżeli, myślę, że teraz jeszcze chyba za wcześnie o tym mówić, ale wydaje mi się, że już gdzieś tam słyszymy jakieś takie kwestie odnośnie tego, że dla osób, które się zaszczepią, będzie to i to. Będą łatwiej. Na razie tak w formie tak. Bardziej ogólnikowych sformułowań. Tak, ale wydaje mi się, że jeżeli te szczepienia, które nie są obowiązkowe, nie przyniosą oczekiwanych efektów, w sensie liczby zaszczepionych, czyli osób chętnych do tego, żeby się zaszczepić, to będą wprowadzane tylnymi drzwiami różne właśnie tego typu, nie wiem, nakazy, zakazy, jak to nazwać, żeby jednak osób, które się zaszczepią, było jak najwięcej. W grudniu... Nie mówię, że to jest źle czy dobrze, no to nie oceniam tego. Wracając do tematów lokalnych, w grudniu pojawiła się informacja w naszych mediach zawierciańskich, ale i też o tym dyskutowano szerzej, że firma Elemental chciałaby zbudować zakład do recyklingu baterii i katalizatorów w Zawierciu. Na razie to plany, na razie, jak mówią, mają kilka rozważanych lokalizacji. No ale pytanie do pani, co pani jako radna na to? Dowiedziałam się o tej kwestii i o tym przedsięwzięciu, nie ukrywam, z portalu pana redaktora. Czyli pani nie jeździ ulicą Podmiejską i nie widziała pani ogłoszenia na kijku, które nie tam jeżdżę. Było? Nie jeżdżę ulicą Podmiejską. Jeżeli było ogłoszenie, to podejrzewam, że również było na BIP-ie Urzędu Miejskiego. Trudno mi jest ocenić, to znaczy mogłabym ewentualnie porównywać te dwie inwestycje. No na pewno firma Elemental chce tu zainwestować na większe pieniądze, bo 300 kilkadziesiąt milionów no, złotych. To już jest kwota, która robi wrażenie. Zatrudnić więcej osób niż firma Fortum, to też na pewno.
Co do całej technologii, z tego co wiem, jest to technologia innowacyjna. I dobrze, że takie technologie są i że takie technologie dotyczą odpadów, bo no jest to przyszłość, musimy coś z tymi odpadami robić, a ochrona środowiska powinna być na pierwszym miejscu. Nie chciałabym się wypowiadać na temat technologii, ponieważ jej nie znam. Natomiast biorąc pod uwagę te dwie inwestycje, no to wiadomo, że firma Elemental pod względem i liczby zatrudnionych osób i zainwestowanych pieniędzy, no wypada lepiej niż firma Fortum. Nie znam też, no tutaj też jest, trudno mi powiedzieć, że przejrzyście, bo też gdyby nie pana redakcja, to my byśmy się o tym nie dowiedzieli. Ja pamiętam, no to taka sytuacja za czasów jeszcze prezydentury pana Witolda Grima, też sprzedażą działek zajmowała się instytucja, która teraz się tym zajmuje, sprzedażą działek tych w strefie. W strefie aktywności gospodarczej. Tak. No to jest Wydział Urzędu Miejskiego, to podlega pod pana prezydenta i myśmy mieli informację, wtedy pan Wojtek Dziąbek był szefem. Mieliśmy informację o tym, kto jest zainteresowany. Mogliśmy wiedzieć, oczywiście no na etapie takim wstępnym, no to wiadomo, że nie, ale jeżeli już był jakiś list intencyjny, który świadczył o tym, że jakaś firma jest zainteresowana inwestowaniem, to tutaj nie było żadnego ukrywania niczego. No i my cieszyliśmy się z każdego takiego zainteresowania inwestycjami, bo to są miejsca pracy potencjalne. Natomiast tutaj teraz, no to wszystko jest takie jakby zakryte. Nie chcę też tutaj obwiniać firmy Elemental, bo trudno też dopytywać za każdym razem, czy ktoś się interesuje, jakie działki, jaka firma, jakie listy intencyjne. No, my powinniśmy takie informacje dostawać jako radni. Powinniśmy mieć tą świadomość. Przede wszystkim mieszkańcy powinni być informowani. Tym bardziej, że obie te inwestycje będą wymagały oceny oddziaływania na środowisko. Więc to nie są inwestycje, które będą obojętne zarówno dla środowiska, jak i dla mieszkańców. Tak jak mówię, na technologii, znaczy, jeżeli chodzi o firmę Fortum, no to mniej więcej wiemy, o co chodzi, tak? Mniej więcej wiemy, jak to będzie wyglądać. Przecież ZGK dokupuje, no rozszerza wysypisko. No po co? No po to, że opowiadano nam, że w tych śmieci nie będzie, no będzie więcej, tak? No, to jest nieuniknione przy takiej inwestycji, przy RDF-ie. No będzie więcej tych śmieci. Z pewnością nie tylko dlatego, że Fortum chce wybudować RDF, tylko w związku z własnymi pewnie w większości interesami jako ZGK. Wie pan, ta kwatera, która była, ten projekt wysypiska, który był, ja zresztą prosiłam o projekt wysypiska, nie dostałam tego projektu, może się przypomnę, on powinien wytrzymać jeszcze, czy przyjąć, czy funkcjonować jeszcze długo. Natomiast on został szybko skonsumowany, znowu powiem. Szybko. Ryzykantka z pani. Bardzo. Szybko to zostało zapełnione. Według mnie za szybko. Boję się, że te dwie kolejne działki też będą bardzo szybko. Pani słowa o RDF-ie i o planach firmy Elemental są dość podobne do słów radnego Michała Mieszkowskiego, który też, mówiąc, zaczął od skali, czyli od zatrudnienia, że będzie dużo więcej osób zatrudnionych, że jest firma, która zainwestuje duże pieniądze. To w ogóle tu nie chodzi o środowisko? Można rzeczywiście przyjąć, że zawiercie śmieciami powinno stać i na śmieciach zarabiać i kolejne biznesy śmieciowe powinny być może często rzeczywiście innowacyjne i nowoczesne, ale jednak to nie jest tak. Działać w zawierciu. Jedna kwestia to jest to, jaki biznes my do zawiercia. No, tak naprawdę działki, które są w strefie, są do sprzedania, tak? No bo o to chodzi, żeby ktoś tutaj jakieś inwestycje i miejsca pracy dla mieszkańców
tego miasta proponował, czy zapewnił, czy stworzył. Po to są te działki. My jako Rada tak naprawdę nie możemy powiedzieć, że my się nie zgadzamy. Te działki idą na sprzedaż i kupuje je firma. Jeżeli przeznaczenie tego terenu jest zgodne z planem zagospodarowania, to co chce zrobić na nim firma, jaką inwestycję przeprowadzić, no to tak naprawdę my nie możemy nie wyrazić zgody. To nie jest tak, że my możemy zablokować coś. Zablokować coś można, jeżeli to jest niezgodne albo z planem zagospodarowania, lub, no nie wiem, będzie jakieś poruszenie społeczne, które nagle okaże się, że no nie chcemy i firma sama stwierdzi, mieszkańcy, że nie chcą i firma sama stwierdzi, no, że nie będzie tutaj inwestować, no bo trudno też się temu dziwić, no bo firma też chce w przyjaznym środowisku funkcjonować. No jeżeli mieszkańcy mają negatywny stosunek do takiej inwestycji, no to być może firma się zastanowi, czy będzie chciała, czy nie będzie chciała. W przypadku Fortum zostaliśmy podstawieni przed faktem dokonanym. Mało tego, planowane to już było od początku roku, bo te działki, które przekazaliśmy, zamieniliśmy z ZGK, od razu pewnie były przeznaczone na to, że ta firma Fortum to wydzierżawi no od ZGK po to, że nawet półtora roku chyba trwały dyskusje. Po to, żeby ominąć radę w tej decyzji. Bo my moglibyśmy się wtedy na to nie zgodzić, bo to były działki gminy. My jako rada możemy decydować o majątku, który jest majątkiem gminy. Jeżeli to już jest majątek spółki, to decyduje spółka. Jeżeli to są działki gminy, które są do sprzedania i wystawione na sprzedaż, to my też nie możemy zabronić komuś kupić tej działki, bo to by było niezgodne z prawem. Jeżeli inwestycja będzie zgodna z planem zagospodarowania, to ktoś po prostu tą inwestycję będzie mógł tam przeprowadzić. Martwi mnie tylko, znaczy tu jest trochę, ja nie wiem, czy tu jest różnica w sumie, no bo tutaj też nie mieliśmy żadnej informacji o firmie Elemental, nie mieliśmy informacji o firmie Fortum. Nie wiem na ile to wszystko jest ze sobą powiązane, nie mam zielonego pojęcia. Czy tutaj były jakieś rozmowy wcześniej, być może trzeba zapytać osoby, które zajmują się typowo sprzedażą tych działek znajdujących się w strefie. Może ja głupi jestem, może się nie znam, może to rzeczywiście jest bardzo dobre, żeby za wielkie szło w stronę biznesu śmieciowego. Może powinniśmy stawiać na firmy, które będą prowadziły jakieś swoje zakłady w ramach tej szeroko pojętej branży, bo może to właśnie ja mam ograniczone pole widzenia i mnie odpady kojarzą się negatywnie, a może właśnie odpady to przyszłość. Znaczy trudno mi jest powiedzieć, no nie znam technologii firmy Elemental. Nie wiem na jakiej zasadzie by się to miało odbywać i na ile, no jeżeli jest potrzebna decyzja o oddziaływaniu na środowisko, no to tak jak mówię, na pewno to oddziaływanie będzie. I no ja nie jestem zwolenniczką tego, żebyśmy tutaj tylko i wyłącznie zajmowali się przemysłem śmieciowym, bo no my się nazywamy bramą na Jurę. Tak. Promujemy się jako miasto ekologiczne, czyste, jako miasto, które zapewnia, no jeszcze przed koronawirusem, no bo teraz wiadomo, że jest to utrudnione, ale mam nadzieję, że do tego wrócimy, które zapewnia no pewne atrakcje związane z urokami tego obszaru, na którym my się znajdujemy. No i nagle tutaj takie inwestycje. No, nie jest to w promocji miasta dla nas dobre. Chyba, ale że zmienimy. Chyba, może opłacalne. Na krótką metę. Wydaje mi się. To jeszcze na koniec panią radną trochę podbiorę i tak samo jak znienacka niespodziewanie zapytałem radnego Michała Myszkowskiego, to czy jeszcze jakieś ciekawe zdanie ma na temat tego, co się może wydarzyć ciekawego w Zawierciu w 2021 roku i radny Michał Myszkowski na to powiedział, zresztą serdecznie pozdrawiam oczywiście, że kto wie, może nastąpi zmiana na stanowisku przewodniczącej Rady Miejskiej, na stanowisku starosty, czemu zainteresowani stanowczo odmawiają
przychylenia się w znaczeniu dementują po prostu. No to może pani ma jakieś informacje ciekawe, co w Zawierciu w 2021 roku się wydarzy ciekawego. A to też słyszałam. To znaczy, no nie mam takich informacji, ale oczywiście to, o czym pan redaktor mówi, też gdzieś tam do mnie takie plotki docierały. Być ale może... przed wywiadem z Michałem Myszkowskim. A nie słuchałam, ale tak, no to tak. Dobrze, to kamień z serca, bo wyszłoby, że to my nakręciliśmy w końcu nie, całą tę nie, sprawę. Nie, 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 wcześniej. Wcześniej jeszcze, natomiast proszę pamiętać, że sytuacja teraz się zmienia bardzo szybko i być może coś tam nie wyszło komuś i może to już nie jest aktualne, ale faktycznie takie były gdzieś tam plotki. No to że... może pani radna ma informacje o aktualnych ciekawostkach. Nie, właśnie nie mam. Właśnie nie mam. Być może te są aktualne. Gdzie? To są trochę naczynia zawiedzony jestem. To są naczynia połączone, więc może jeżeli ktoś gdzieś zwalnia stanowisko, no to ktoś musi to stanowisko zająć i to tak rotuje, tak wszystko funkcjonuje. No to dużo zdrowia w 2021. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Państwa moim gościem była pani Ewa Miczka, radna Rady Miejskiej w Zawierciu. Bardzo dziękuję. Do dziękuję. Zobaczenia. Do zobaczenia.